taka wiara. Papież utwierdzał swoich braci w wierze, ale sam był człowiekiem bardzo głęboko wierzącym. Ta wiara wyrażała się w jego modlitwie. Ci, którzy spotykali go, doświadczali, jak przeżywa swoją jedność z Bogiem. Ale także ci, którzy spotykali świętego Maksymiliana, mogą potwierdzić, że był to nie tylko człowiek wielkiej wiary, ale także człowiek głębokiej modlitwy. Wiara i modlitwa to pierwsze dwie cechy, które tych dwóch, te dwie postaci łączą. A potem obydwu cechowała szczególna cześć do Matki Bożej. Święty Maksymilian Maria Kolbe nazywany jest szaleńcem niepokalanej. Założył niepokalanów w Polsce i założył niepokalanów w Japonii. Wszędzie głosił chwałę Matki Bożej i przez nią chciał zdobyć dla Chrystusa cały świat. Założył rycerstwo niepokalanej. Zaczęto wydawać czasopismo Rycerz Niepokalanej, które wychodzi po dzień dzisiejszy. Wielki czciciel Matki Bożej, który zakończył swoje ziemskie życie w przeddzień uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przed lat ułożono piosenkę religijną, która wyrażała jego tęsknotę za oglądaniem ukochanej przez niego matki. Wkrótce już ujrzę ją w ojczyzny mej błękicie, mą radość, miłość, życie. A błogosławiony Jan Paweł II od początku znany jest jako wielki czciciel Maryi. W swoim herbie biskupim papieskim miał krzyż i literę M, a jego zawołaniem były słowa Totus tuus, cały Twój, Maryjo. Ten właśnie wielki czciciel Maryi pokazał to, jak bardzo kocha Matkę Bożą, nie tylko przez to, że odwiedził prawie wszystkie sanktuaria maryjne na świecie, ale także swoją posługę papieską zawierzał Matce Bożej. Pokazywał także postaci świętych, którzy byli czcicielami Matki Bożej. Ogłosił rok maryjny 1987-88. Zachęcał do odmawiania modlitwy różańcowej i wydał osobny list apostolski Rosarium Virginis Mariae. To ten papież maryjny dalej modlił się na różańcu w każdą pierwszą sobotę miesiąca poprzez Radio Watykańskie, a także zachęcał do odmawiania modlitwy Anioł Pański. I z okazji tej modlitwy zawsze snuł refleksje na temat aktualnych problemów Kościoła i świata. Napisał także encyklikę Redemptoris Mater, a prawie każde swoje wystąpienie kończył wezwaniem do Matki Bożej. Różne dokumenty kończył krótką inwokacją albo dłuższą modlitwą do niepokalanej Matki Boga i ludzi. I wreszcie trzecia cecha, trzecia sprawa, która ich łączy. Wiara, modlitwa, kult Matki Bożej, a trzecia sprawa to wielka miłość. Obydwaj byli świadkami wielkiej miłości. To właśnie przykazanie miłości, która oddaje swoje życie za przyjaciół, pokazał święty Maksymilian Maria Kolbe. Pokazał to nie tylko w Oświęcimiu, oferując życie za współbrata, ale okazywał to w całym swoim życiu. Cechowała go zawsze wielka miłość do Pana Boga i do ludzi. A błogosławiony Jan Paweł II podobnie. Pokazał w ciągu swojego pontyfikatu, jak bardzo kocha Pana Boga i jak kocha ludzi. Dlatego zachęcał do tego, aby więcej tej miłości w nas było. I w liście na początek nowego tysiąclecia, Novo Millennium Unte, całą czwartą część poświęca zagadnieniu Świadkowie Miłości.
uważał, że to sprawa szczególnie ważna, bo to przecież znak rozpoznawczy uczniów Chrystusa. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, że miłość będziecie jeden do drugiego. Tę miłość sam okazywał w szczególny sposób, kiedy przebaczył swemu zamachowcowi, temu, który dokonał zamachu na jego życie, kiedy go odwiedził w więzieniu, ale także na co dzień w różnych sytuacjach okazywał swoją miłość ludziom. Mówiono o tym, że miał szereg karteczek w swojej liturgii godzin. Jeżeli komuś obiecywał modlitwę, zapisywał sobie i często za drugich się modlił. O tę modlitwę też prosił. To był człowiek również wielkiej modlitwy. Wielkiej miłości. I moi kochani, czego się mamy od niej nauczyć? Najpierw tego, byśmy starali się o pogłębienie naszej wiary poprzez czytanie Pisma Świętego, czytanie czasopism katolickich, czytanie książek religijnych. Potrzeba nam dzisiaj pogłębiania naszej wiary. Ale ta wiara musi się wyrażać w modlitwie. Naśladujmy więc świętego Maksymiana i błogosławionego Jana Pawła II poprzez pielęgnowanie modlitwy indywidualnej, ale także w różnych grupach modlitewnych w parafii. Bądźmy ludźmi modlitwy, bo w modlitwie pokazuje się, jak głęboka jest nasza wiara. Bądźmy także za wzorem tych dwóch postaci, ludźmi, którzy zawierzają swoje sprawy Maryi, niepokalanej Matce Boga i ludzi, którzy czczą Matkę Najświętszą, nie tylko przez śpiewanie godzinek, przez omawianie różańca czy innych modlitw maryjnych, nie tylko przez pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, ale przez naśladowanie jej życia. Na to błogosławiony Paweł II zwracał szczególną uwagę. Prawdziwa cześć Matki Bożej to naśladowanie jej na co dzień. I tego się uczmy od tych świętych postaci. I wreszcie idźmy w ślady świętego Maksymiana i świętego i błogosławionego Jana Pawła II, starając się o to, by wzrastała w nas miłość do Pana Boga i do ludzi. By więcej w nas było na co dzień miłości. By w świecie, w którym nieraz spotykamy się ze znieczulicą, spotykamy się z nienawiścią i brakiem miłości, więcej było życzliwości, więcej dobroci, więcej prawdziwej chrześcijańskiej miłości. Dlatego dzisiaj prośmy te dwie postaci, świętego Maksymiliana i błogosławionego Jana Pawła II papieża. Pomóżcie nam pogłębiać wiarę i ożywiać naszą modlitwę. Pomóżcie nam, tak jak wy, oddawać cześć Matce Bożej. Wstawiajcie się za nami, by nasza miłość do Boga i ludzi była coraz gorętsza. Amen. Podziwiając dowód największej miłości w życiu patrona naszej parafii świętego Maksymiana Marii Kolbego, który oddał życie na męczeńską śmierć za brata, przyzywajmy nadprzyrodzonej pomocy dla wszystkich ludzi. Dziękując Bogu za beatyfikację Jana Pawła II, módlmy się za Kościół poświęcony niepokalanej Matce Maryi, aby zawsze zło dobrem zwyciężał, wlewał w serca ludzi pokój Chrystusowy i budował w świecie cywilizację miłości. Prosimy. Módlmy się za ojca świętego Benedykta XVI,
obecnego wśród nas biskupa legnickiego Stefana, biskupa świdnickiego Ignacego, wszystkich biskupów i prezbiterów, za założycieli pracowników Radia Maryja i Telewizji Trwam, aby nie zniechęcali się różnego rodzaju trudnościami, lecz nadal służyli prawdzie i dobru Kościoła i Ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój dla świata i pojednanie między narodami, aby ludzkość uwolniła się od nienawiści rasowej, wyzysku słabszych, walk religijnych i urazów z przeszłości. Ciebie prosimy. Módlmy się o nawrócenie dla wrogów Kościoła i organizacji niszczących religię katolicką, aby poznawszy piękno naszej wiary, podjęli z nami współpracę. Ciebie prosimy. Módlmy się za dobrodziejów i budowniczych naszej świątyni w 30. rocznicę powstania parafii, aby zmarli mocą męki Zbawiciela, przeszli ze śmierci do życia wiecznego, a żyjących Pan obdarowywał zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, ofiarujących siebie Bogu przez niepokalaną, abyśmy uwierzyli w moc miłości, zaufali planom opatrzności i nigdy się nie splamili nienawiścią lub pogardą wobec ludzi. Ciebie prosimy. Niech Cię wysławia, Panie, świetlany zastęp męczenników, w którym jaśnieje ubogi franciszkanin pokorny, rycerz niepokalanej, święty Maksymilian Maria. Jego wstawiennictwa przyzywamy, przedkładając Tobie ufne prośby w naszych rozlicznych potrzebach, przez Chrystusa Pana naszego. W procesji z darami do ołtarza przynosimy świece i kwiaty, nowy mszał, chleb i wino, które staną się ciałem i krwią Chrystusa. Szczególnym darem jest kielich mszalny ofiarowany dla parafii przez księdza proboszcza z okazji 43. rocznicy święceń prezbiteratu. Dary przynoszą górnicy ZG Lubin i energetycy przy KGHM Polska Miedź S.A. Dar serca składają koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie, róże żywego różańca przy parafii Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie, firma Burana Urbex, NSZZ Solidarność ZG Lubin, parafia świętych apostołów Piotra i Pawła z Chojnowa, parafia niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny z Chojnowa, parafia świętego Antoniego z Niemstowa, koło Radia Maryja, parafii Matki Bożej Królowej Polski z Polkowic, pan Szczaniecki z Lubina oraz pan Ociak z Lubina. Ofiary składane na tace przeznaczone są na utrzymanie i rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam.